Cześć kochani, Krzysiek na kanale Krzysztof Garaż. Patrzcie, jaki piękny skołcik tutaj wisi. Elegancki. Na tym skołcie był film, lub będzie, no ale chyba był pierwszy, o tej wymianie pompy ABS, jej kodowaniu i zabawami z MK60C1, adaptacjami i tak dalej, nie? Czyli wymiana pompy tutaj poszła, bo do 4x4 nie pasowała. A w tym odcinku, słuchajcie, ten samochód nigdy nie był ruszany, tam już jestem przygotowany z kompem i on nie ma dziennych w halogenach, on nie ma kupę fajnych funkcji, do domykania jakiegoś przy deszczu, coś tam, on jest kompletnie nieruszany. I w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, weźmiemy sobie i to wszystko ładnie pokodujemy, tak, żeby było elegancko. A w kolejnym odcinku jeszcze o Haldexie tutaj będzie. Także siadamy do kompa, a jak to pamiętam, moje odcinki sprzed roku, czyli z zeszłego lata, robili tu kanalizę, nie? No to dalej robią. Kończą, co prawda, drogi równają, poprawiają te pokrywy, ale jeszcze robią. No to zajrzyjmy do tego auta. No w tym aucie już się dużo nie dzieje. Tam, jak widzieliście w tym filmie z pompą ABS-u, no tam się działo, nie? Grubo. No. Tu mamy błąd. Słuchajcie, tu jeszcze jest taka akcja, że muszę się pozbyć błędu syrenki alarmowej, bo tutaj był alarm albo nie był, nikt nic nie wie. Widzicie, zobaczcie, jest zakodowany 951-171. Zaraz Wam pokażę. A tu mamy błąd tej syrenki alarmowej, tej, co siedzi w nadkolu z przodu po prawej, tej na kanie podłączonej. Mi się wydaje, że jej tu w ogóle nie ma, bo tu nie ma w ogóle guziczka na słupku. Tu jest zakodowane, że jest inne raumable, to jest ten zespół czujek ultradźwiękowych. Tutaj koło lampki, tutaj koło schowka na okulary. W ogóle tam tego nie ma. Więc nie wiem, jak to jest tutaj pokodowane. No trzeba się tym zająć. Czyli najpierw pozbędziemy się tego alarmu. Przelećmy kodowanie. Kochani, no jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie dla kodowania. Ja mam podpięte kodowanie. Zobaczcie, tutaj jest RLS, wycieraczki, czyli czujnik zmierzchu deszczu. A tu nie ma nic w automacie włączonych dziennych, nic. No dziwnie. Tym się zajmiemy potem. Najpierw BCM. Najpierw pozbądźmy się tego alarmu. Nie wiem, ile odcinek potrwa. Patrzcie, tu podpiąłem dla Was specjalnie polskie opisy moje. BCM. BCM, czyli stary Bordnet, tak, z końcówką 08X, czyli 084, 085, 086, 087 i oczywiście do tego literkami, które są ważne bardzo. Zawsze jest 30-bajtowy. I każdy ma takie same opisy tak naprawdę. Tylko w niektórych te rzeczy nie można zakodować, będą odrzucone, w niektórych się da. Ten sterownik zawiera w sobie też układ komfortu, który występuje pod numerem 46. Cały czas mam dużo pytań, że mam 46, nie mogę w niego wejść. Nie, jak masz Octavię 2 FL-kę, Passata B7, Golfa 6 i odpowiednie, to 46 jest na liście gatewayowej. No mogę Wam pokazać, no właśnie, jestem tutaj. To też o tym powiemy. 46 jest. No ale ja też nie wejdę do niego. Nie jestem cudotwórcą, jak Wy nie wejdziecie, żebym ja mógł wejść. Nie. 46 to jest zaszłość z Golfa 5, Octavii 2 przed FL-ki, Passata B6, gdzie były dwa rozdzielne układy. Bordnet, czyli ten od świateł i ten od komfortu. Ten. Teraz to wszystko jest zaszyte w jednym, a to zostało po prostu taka zaszłość historyczna. Być może musi być. OK. Teraz wszystko jest zaszyte w tym jednym. No i mamy tą syrenkę. I teraz gdzie są rzeczy alarmowe? Tutaj w tym kodowaniu na samym początku są rzeczy komfortowe, czyli komfort, alarm, coś tam. Przelećmy sobie te komforty. Auto unlocki. Nic nie ma, do tego to wrócimy. Znaczy od razu możemy to przelecieć. Co znajdziemy, to włączymy. Tylko wskazy jakieś, nie, tutaj coś, autolock pokrywy też, tak, tak. To nie dotykam. Przy berdachu nie ma komfortowe operacje, tak, czyli zamykanie kluczykiem, zamykanie pilotem wszystkich szyb, zamykanie podczas deszczu, tak. O, patrzcie, nieaktywne zamykanie podczas deszczu. Włączamy. Stwierdzenie zamykanie kierunkowskazami, dźwiękiem, otwierania klaksonem, alarm test,
Ustawianie funkcji, odliczanie, twierdzenie, coś tam. Dobrze. Czujnik przychyłu i MO. Nie ma tego. Tego nie ma. Typ alarmu to nie otwieranie komfortowe przez drzwi kierowcy, ta tam aktywne. Nie, tam uruchomienie, system alarmowy zainstalowany. Nie, monitoring wnętrza zainstalowany. Nie. Syrena, nie. Drzwi elektryczne, szyby, tylne drzwi. Zobaczmy, dojdziemy do któregoś bajtu, żeby dalej nie przeskakiwać. Wyłącznik alarmu. Wyłącznik alarmu, wyłącznik alarmu. Ciśnienie w oponach, jednocześnie ustawienie obydwu lusterek wstecznych. Tak. Blokowanie wlewu paliwa, czujniki, maxidoty. Maxidot zainstalowany. No tak. Czego to jest nie włączone? Kody pilotów, MFS, DIS, wyłącznika DRL nie ma. System antywłamaniowy, czujnika, brak. Ręcznie składany dach. O, i zaczynają się, zobaczcie, bity. Od bajtu 11 zaczynają się bity już układu typowego Bordneca, czyli światła. Tu już układy świateł, wycieraczek, takich innych. Do tej pory mieliśmy układ komfortu do 10 bajtu. Dobra, czyli do 10 kodujemy. Wywaliłem wszystko to, co było niezwiązane z alarmem. Co tu się dzieje teraz? Inne raum AB. Co, uciekła ta syrenka? Nie. Jeszcze coś gdzieś ominąłem. Czekajcie, jeszcze raz przelećmy. Tu jest wszystko zrobione. Auto unlocki. Komfortowe operacje. Zamykanie podczas deszczu. Test dźwiękiem. Skrócone z 40 do 20. Nie, nic, nie. Nic z syrenkami. Kierunkowskazami aktywne. No niech zamyka. Jak zamkniemy, niech mrugnie. Czujnik przechyłu, typ syreny alarmu, otwieranie, system alarmowy, prosta syrena, tylko północna Ameryka. Wiecie co? To chyba to jest. Muszę się... No sprawdźmy, nie? Sprawdźmy, bo prosta syrena to jest zwykła syrena, a ta, która tutaj jest, to jest ta na kanie i tak dalej, na linie. Elektryczne szyby, liczba drzwi, przesuwne, wbudowany zamek, nie. Włącznik alarmu, programowanie, nie. Personalizacja, Maxidot, system antywłamaniowy, czujnik monitorowania wnętrza, wiecie jaki to jest? To jest w niektórych autach, nie wiem czy w Octavii, czy w jakim, jest na tylnej bocznej szybie w bagażniku kombi taki pasek. Jak się zbije szybę, to on się przerywa, nie? I to jest taki alarm taki. Ale to nie ma, jak to włączymy, to tam będzie się czepiał, że nie widzi czujnika. Tylny spoiler, no dobra, no to mamy jeszcze raz do tego 10, cyk. O, widzicie, co tu się zrobiło? Skoczyły tylko wycieraczki i skoczyły relę. Zniknął ten inny raumable, czyli ten wewnętrzny czujnik ultradźwiękowy. O, hehe, brawo ja. Nie ma błędów. Kochani, brak błędów. Czyli to było to. To była ta syrenka, zobaczcie, w bajcie szóstym. Tylko północna, zwykła syrena. Czyli ona nie ma komunikacji z samochodem. Jako takim, po linie, tylko to jest zwykły tam jakiś ten głośniczek. Dobra, to co, idziemy dalej do zabawy z kodowaniem. Tu wszystko mamy zrobione, 10, 11. Tryb amerykański. No nie chcę tutaj, słuchajcie, bo tu jest auto system, więc na auto będzie chodziło w trybie auto, czyli w ciągu dnia będą się paliły dzienne w przyciemnionych halogenach, bo to są tylko okrągłe halogeny. Natomiast wieczorem włączą się normalne światła, a na zerze będzie zero. No to jedziemy. To nie, przez światła mijania, no nie, bo się by paliły światła dzienne. Przez światła drogowe nie, pustujówki aktywne po wyjęciu, tak. Coming home start, tu chodzi coming home akurat, start pociągnięciem manetki. DRL nieaktywne podczas, o to jest fajne, przełączanie przy mruganiu, przy fleszu. Dzienne gasną i widać wyraźniej. Cornering, oświetlenie komory, oświetlenie stóp, nie ma, ogrzewane te wszystkie skiwacze nie ma. Nie wiem jak mnie słychać, bo tam jeżdżą walcem teraz. Tutaj nic nie było, tu
Dzienne za. O, światła przeciwmgielne jako dzienne. Światła przeciwmgielne. Nie, bikcenonowe światło. Nie, ksenonowe światło. Nie, funkcja cornering. Pyk. Funkcja cornering przez światło przeciwmgielne aktywnego. Akurat tu w skaucie z tymi okrągłymi reflektorkami, które na boki nie świecą, to taki na wodę. No ale jest. Światła drogowe nieaktywne. T, zwłoka, tylne światło przeciwmgielne. Przeciwmienie DRL. To spróbujemy zrobić. Czyli będzie przygasał dzienny halogen, jak się włączy kierunek po tej stronie. DRL przez dodatkowe światła nie, bo to jest scout. W normalnej Octavii 2FL byśmy to musieli włączyć, żeby w RES-ie też nie. Czy w RES-ie też. Żeby te dodatkowe obwody aktywować. Co my tu mamy? Komfortowe kierunkowskazy aktywne, tak. Hamowanie światłem stopu, to jest wtedy jak działa ESP, ASR, ABS, to wtedy stop mruga górny. A to jest jak depniemy hamulec do gleby z dużej prędkości, to nam się automatycznie odpalą awaryjki. Światła skrętne, doświetlanie zakrętów. Coming home przez przeciwmgielne. Po co tu mają się żarówki wypalać duże? Living home, coming home, automatyczne włączenie świateł. To jest właśnie tryb auto, nie? 8 byte 18, patrzcie, 00. W 19 nic nie ruszam. Wyświetlenie wnętrza, wyświetlenie komunikatu, układ zbywania reflektorów, przyciemnianie wnętrza, to jest ok. Wcieraczka tylna. Wcieraczka tylna. Przy przerywanej pracy przedniej nie, bo szoruje jak nie ma potrzeby. Tylna. Przy ciągłej, tak. Dodatkowy ruch, tak. To jest ten ruch, który tego gluta po myciu szyby. To się w Octavii ustawia, bo w Octavii jest spryskiwacz od góry. Czujnik deszczu jest, praca tylnej po wybraniu biegu wstecznego. Tak, ale będzie zależne od rozpoznania deszczu. Jak nie będzie deszczu, to nie będzie przy wstecznym. Także przy RLS-ie jest to świetne. Bez czujnika deszczu zmierzchu to wyłączamy. Znaczy, to jest moje subiektywne zdanie, wyróbcie jak chcecie. Ogrzewanie tylnej szyby przedniej, siedzenia nie są tu. Nie, są grzane. Dlaczego to nie jest włączone? Zawór pompy paliwa to jest dla benzyniaków. Monitorowanie obciążenia. No tutaj są normalne żarówki, nic się nie dzieje. Natężenie DRL, kochani. No i tutaj robimy jakieś. To są te okrągłe światła, więc dajmy 70% jasności. Ja w trybie dziennym. Automatyczna wycieraczka tylnej szyby. To jest automatyczna wycieraczka tylnej szyby. Za dużo z tą wycieraczką też nie będzie wam po suchej szybie chodziła. Lepiej nie. Jest spryskiwacze reflektorów ze światłami dziennymi aktywne. Nie, no broń Boże. Niech spryskują tylko jak jest wieczór. Ja czasami jadę sobie, już się włączą, noc się włączy, włączą się mijania i chcę umyć reflektory, umyć szybę. To włączam na zero, włączają mi się dzienne i wtedy spryskuję. Reflektory się nie myją, tylko szyba. I znowu włączam na mijanie. Ale sknera jest. Tutaj nic nie włączycie. Światła dzienne aktywne wyłącznie z wyłącznikiem w pozycji auto. O, i o tym mówiłem. Jak to włączymy, to na zerze prawdopodobnie będzie kompletne zero. I nie trzeba wtedy tego amerykańskiego robić trybu. Ale zobaczymy, czy to zatrybi. No i tutaj dalej to już alternatywna pozycja spoczynkowa wycieraczek. Czemu tu wszystko jest wyłączone? Dodatkowy ruch przedniej szyby. Nie, na przedniej nie robimy, bo przednia wysycha w oka mgnieniu. Moduł LED to dla RS-a. Diodowe lampy, awaryjne sygnalizowanie z przyczepą. Tu nie ma haka. Światło stop, tylna wycieraczka, praca ciągła jakaś. Casey. Manetka stabilna. Ok, dobra. Zakodujmy ten cały pakiet za jednym razem. Da się. 087J, dobry, fajny sterownik. Błędy? No dlaczego mają być błędy? No i teraz co? Na zerze mam 0. Na zerze mam 0. A nic się nie świeci. Nic absolutnie się nie świeci. A wejdźmy z powrotem tutaj i. O. I wykoduję to. Rozumiecie? Światła dzienne aktywne wyłącznie z wyłącznikiem na pozycji auto.
A światła dzienne mogą się świecić albo na auto, albo na zerze. Więc teraz powinny być i na zerze, i na auto. Wykodujmy to. Uwaga, cyk. No i zapaliły się światła z przodu. Także tym bajcikiem tu na końcu, tym bajtem 26, bitem trzecim, możemy sobie ustawić, że 0 to jest 0. Nie potrzeba wtedy tutaj ręcznego. No można by, no jak to woli, jak to woli. Nie wiem, czy wy będziecie mieli takie bity. No ja mam opisane te bity, nie? No, więc ja to sobie z powrotem koduję i on na zerze będzie miał 0. Łącznik na auto i auto goni na, całe życie na auto w łączniku, tak? Teraz na auto włączą się mimiania, no bo tu jest za ciemno. No dobra, kochani, no przeleciałem sterownik, co tu jest jeszcze w adaptacjach? Zakodowałem to, co chciałem, przyjrzyjcie się temu. Syrenka zniknęła, autoloki, auto unlocki. Przelecieliśmy wszystkie, możecie sobie film otworzyć, zobaczyć co na którym bajcie i bicie siedzi. Tu 70, no i one tam sobie świecą. Czyli jest doświetlanie zakrętów. Nie wiem, czy się nie musi chodzić, żeby było, czekajcie, doświetlanie zakrętów. Ale to zaraz sobie z zewnątrz zrobimy. Derel, światło postojowe, nie. No przeleciałem, dobra, przeleciałem to co chciałem. Ja już tu się tu przyglądałem temu autu, więc spokojnie. Autolock. Autolock można wyłączyć na Maxidocie. Komfortu. Włączone. Potwierdzenie. To też można. Widzicie, tutaj się dublują te rzeczy, co są w kodowaniu, tu są w adaptacjach. A czasami jeszcze dublują się one na Maxidocie i to też tam ustawiasz, to działa. Tym przestawiasz, to też działa. Takie. Patrzcie, Visual Comfort Operation, Closing Information. Tam miałem ustawione, że mrugnij kierunkami, a tutaj jest, że jest off. No i teraz widzicie, trzeba tak jakby w dwóch miejscach to poprawić, nie? Czasy na przykład Leaving Home'u, ile 10 sekund, to też jest na Maxidocie. Chyba bardziej jest ważniejsze na Maxidocie niż ustawienie, niż tutaj. Natężenie nóg, tego nie ma. Jak nie ma tam zakodowanego, to jest nieaktywny kanał adaptacji. No i tyle. Ilość kierunkowskazów można ustawić w tym sterowniku. Dwóch nie można chyba. Można dwa? Trzy i tak dalej mruga trzy. Dobra, trzy jest najbardziej fajnie. No i tyle, moi drodzy. Idziemy zobaczyć, jak to się zachowuje ten samochód z zewnątrz. No dobra. Teraz mamy, on wykrywa ciemność, bo tu mi się lampy nie świecą. Czekajcie, latara. Czy jestem w stanie latarą tak mu zaświecić, żeby nam te światła zgasły. O, i zapaliły się dzienne, żeby mu zasymulować dzień. Czekajcie tu, cyk, świecę. Czasami trudno jest, o, ale się przełączy, widzicie? Palą się, no halogenki się palą. Jak odejdę tylko, to się zgaszą. Palą się do tego dzienne, ale wiecie co? O, przełączyły się na halogeny na dole. Palą się do tego dzienne, nie dzienne tylko... Ciekawe, czy tył się pali. To się pali dzienne, latarka mi tam leży. Czy się pali tył? I tył się pali, nie? Kurde, nie chciałbym, żeby tył się palił. Nie chciałbym jeszcze, żeby tył się palił. To mi się nie podoba. Wiecie co, no przeleciałem kodowania. Tutaj nie ma nic wspólnego z tymi, że światła dzienne są realizowane też przez pozycję. Przeleciałem dwa razy. Można by to bajtem 18 próbować dziabać, ale jak tu wszystko chodzi, to szkoda mi tego ruszać, nie? Może od ISEM, czy tam VCP. Dobra, teraz jeszcze nam zostały, słuchajcie, sterownik wycieraczek przednich. Co tu mamy? Nie, tear whipping nie, żeby przednich nam nie domywało. Alternative position tak. I automatic parking tak. One czasami robią taki ruch, żeby piórko przegiąć i to jest wszystko włączone. I RLS-ie, co mamy w RLS-ie? O,
Zamykanie podczas deszczu. Próg aktywacji świateł można sobie ustawić wcześniejszy, późniejszy nie. Wyłączenie czujnika deszczu. No i funkcja autostradowa, czyli powyżej 140, jak lecimy w dzień na dziennych, no to ma się nam włączyć normalnie świateł mijania, żebyśmy byli lepiej widoczni, nie? Czyli to kodujemy tu. No i tyle. I chodźmy sprawdzić teraz, co się dzieje. Te pozycje na razie odpuszczę. I już. Moi drodzy, tryb świateł dziennych, tak? No pali się tam na dole, jeden tam się pali, drugi. Palą się, no niestety, pozycje, ale to tutaj nie, żadnym kodowaniem, nawet trybem amerykańskim, nie udało mi się tego zwalczyć. Natomiast, no, zapytam kierownika, jak chcę, być może zwalczę to VCP i grzebnięciem w promie. Bajtu 18, nie chcę ruszać, jak tu wszystko chodzi. Zobaczcie, i te dzienne włączyłem tą funkcjonalność, że na kierunkowskaz mają zgasnąć, nie? Tryb świateł dziennych. Na auto tu już mam ciemność. I co? Doświetlanie. Tyk. Jest. W drugą stronę. No jest. Jak to doświetlanie? Tu patrz się, doświetla z tych okrągłych. No. Tam świeci w bok, tak? Tam świeci. No niech będzie, no niech będzie, że działa. No i dobra, no i samochodzik jest pokodowany elegancko. Jeszcze tylko te światła dzienne. No musiałbym, mógłbym bajtem 18 tu zarzucić, ale nie chce mi się. Jak chodzi, to chodzi. I tak ma włączone takie rzeczy, których w ogóle nie miał. Te domykania, niedomykania. I już. No dobra, moi drodzy, no tak wyglądają zabawy z kodowaniem. Zobaczę jeszcze te światła pozycyjne w trybie dziennym, nie? Bo można wejść do VCP czy Odisa i w odpowiednich komórkach dla odpowiedniego sterownika spróbować to wyłączyć. Ach, nie mogłem się powstrzymać, bo to jednak te pozycje tutaj w trybie dziennym, jak świecą, to są słabe. No patrzcie, wyłączyłem już je. Odisem to robię w e-promie BCMA. A z tyłu jak fajnie się zrobiło teraz. Tryb świateł dziennych, tak? Z przodu palą się tylko dzienne w halogenach, a tu się pali tylko góra, dół. Góra, bok, a dół już wyłączyłem. Z tej strony też. To w ogóle było przekodowane na Anglika. To chyba żaróweczki się nie palą, te W5W. Dwie. Nie? To powinny być dwie żarówki. Ta od stopu robi za pozycję i za dzienną w tej chwili, a ta od przeciwgłowej już nie robi. Zaraz te wszystkie powywalam, tu żarówki muszę mu dołożyć. Dobra, zaraz powywalam, zobaczymy efekt. No to temat sfinalizowany, no zobaczcie. To jest tryb świateł dziennych. Jest, nic się, nie palą się pozycje, z tyłu pozycje też się nie palą. O, teraz przełączymy na tryb, bo tu mam na chwilę mam zrobione, że na zerze są dzienne, żeby tej tutaj latarki nie zaczepiać. To jest tryb świateł mijania, normalnie mijania się palą, doświetlanie jak widzieliście jest, pozycje się palą, no i z tyłu też się palą pozycje. O, eleganckie. Teraz już wszystkie cztery żarówki, nie? No i teraz jeszcze halogen chciałbym Wam pokazać. Bo był ze strony tej, a jest teraz tu na dole z tej. No tak powinno być chyba, nie? Dla Europy. Bez Anglii. No i tyle. Projekt skończony. Moi kochani, się trochę przy tym aucie narobiłem różnych rzeczy ciekawych. Zaczynając od ABS-u, kończąc na sprawdzeniu Haldexa i kodowaniu BCMA. Film o Haldexie prawdopodobnie będzie następny. Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam Was. Hejka.